9 lutego w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie odbyło się spotkanie autorskie z Arturem Andrusem. Nasz gość opowiadał o swojej pracy zawodowej oraz związanych z nią zabawnych wydarzeniach. Jest nam niezwykle miło Pana gościć. Zresztą o tym chyba świadczy frekwencja bardzo liczna. Nie wiem, czy Państwo obiecaliście jakieś dopłaty do staną ludzi, coś takiego i dlatego... No może losowanie książek się odbędzie i to ma miało wpływ zasadniczy, ale to się okaże. Ja myślę, że spotkanie będzie cudowne, bo jest Pan niezwykłym człowiekiem. Jest Pan... To prawda. Jest Pan poetą, dziennikarzem, pisarzem, blogerem, to też tak naprawdę, piosenkarzem, a nawet bywa Pan aktorem. Chciałabym zapytać, która z tych ról jest Panu najbliższa? Z czego najtrudniej byłoby Panu zrezygnować? Wszystko na wyrost, co Pani zacytowała tutaj. Ale takie źródła podają. Ja wiem, ale te źródła zawsze też na wyrost podają. A nie wymieniła Pani jednej rzeczy, która jest naprawdę dla mnie najważniejsza, czyli radio. Radio, tak. To jest taka rzecz, od której mi się wszystko zaczęło. Ja trafiłem najpierw do 4. programu Polskiego Radia, potem do 3. i w Trójce już jestem od 20 lat. I tak naprawdę wszystko, co poza tym robię, to robię tylko dlatego, że kiedyś trafiłem do radia. I radio jest dla mnie ciągle najważniejsze i gdybym miał zrezygnować z różnych rzeczy, to nie chciałbym z radia zrezygnować. To radio by na końcu było w tym wykazie. A kabaret? To też jest trochę na wyrost powiedziane, bo ja nie jestem takim artystą kabaretowym. Koledzy artyści kabaretowi to sobie wymyślają, że przebiorą się za coś, mają rekwizyt, mają jakiś gest wymyślony, coś tam, a ja tak sobie wychodzę i gadam do ludzi trochę i trochę śpiewam. Także nie przeszkadza mi to, jak ktoś mnie nazywa kabareciarzem, ale też to chyba jest za dużo. Taka forma pośrednia pomiędzy takim konferencjerem, radiowcem, a właśnie kimś, kto się zawodowo zajmuje występowaniem na scenie. Pan Artur jest również mistrzem mowy polskiej, co słychać. I w związku z tym mam takie pytanie, nigdy nie ma Pan tremy, bo ja mam takie wrażenie, że po prostu Pan wychodzi i mówi. Bardzo często chyba to są takie wypowiedzi improwizowane. Nie, no oczywiście, że mam tremę. Ja uważam, że jeżeli ktoś występuje publicznie i nie ma tremy, to powinien to skonsultować z lekarzem, bo to jest coś nie w porządku, bo jednak człowiek, który wychodzi, staje przed ludźmi, mają coś zaprezentować, musi mieć jakąś tremę, tylko gorzej jest, jeżeli ktoś ma tremę taką paraliżującą i to nie pozwala mu wyjść na scenę. Ja mam taką, że ja do wyjścia na scenę jestem zestresowany, a jak już tak daję ten krok i wiem, że już jest to światło i że są ci ludzie, to sobie myślę, no jest, bo już jak wychodzę, to już muszę zrobić najlepiej, co potrafię, a nie uciekać stamtąd, to przecież nie ucieknę. Mam takiego kolegę, który tak, jak czasem się zdarzy, że jakaś jest szczególnie stresująca sytuacja w garderobie, bo nie wiem, na żywo w telewizji to za chwilę pójdzie, a nie było czasu, żeby się do tego solidnie przygotować, bo coś tam technicznie nie działało, czy coś jest, jakaś nerwówka, to on zawsze rozładowuje tę atmosferę w taki sposób, że tak podchodzi do tego, który się najbardziej denerwuje, tak go trąca w ramię i mówi: spokojnie, uspokój się, pomyśl sobie, że od tego zależy całe twoje życie. I to ma wpłynąć na rozluźnienie atmosfery. Oczywiście, że mam tremę i uważam, że ona się przydaje tak naprawdę. Tylko, żeby była mobilizująca. A proszę powiedzieć o przyjaźni z Marią Czubaszek. My gościliśmy tutaj Panią Marię w naszej bibliotece, poznaliśmy ją jako takiego bardzo ciepłego człowieka, czyli ta przyjaźń... Ona by powiedziała jeszcze ciepłego, tak? Ale rzeczywiście ta przyjaźń zaowocowała dwiema książkami, czyli musi być... Zresztą Pani Czubaszek mówi, że jest Pan większą rodziną niż siostra, której nie lubi. Kwestia czasu, kiedy o mnie może zacząć tak mówić, tak naprawdę. Nie, no to rzeczywiście jest taka znajomość, która, to też radio, o którym tu wspomniałem, poznaliśmy się w radiu. Ja przyszedłem do pracy w radiu, Marysia już co prawda tam nie pracowała wtedy, no ale z Trójką ona była zawsze związana i cały czas w powtórce z rozrywki pojawiały się jej skecze, teksty fantastyczne. I ja poznałem ją właśnie przy jakiejś radiowej, przy okazji radiowej audycji. Później pamiętam, zaczęliśmy się tak regularnie spotykać w ramach takiego kolegium redakcyjnego w Życiu Warszawy. Powstała taka kolumna
satyryczna, do której właśnie Marysia pisała teksty, Wojciech Młynarski był tam szefem tej kolumny, Anatol Potemkowski tam jeszcze był i oni mnie zaprosili też do tego grona, co było dla mnie nie lada wydarzeniem. No i tak to się jakoś rozwijało, ale to była taka zawsze znajomość gdzieś w okolicach zawodowych, to znaczy była audycja, jakiś festiwal, razem jechaliśmy na jakiś przegląd kabaretowy i tak to sobie było. A z książką to się wydarzyło tak, że zadzwonił do mnie kiedyś pan z wydawnictwa i zapytał, czy ja bym nie napisał książki z Marią Czubaszek. Ja sobie pomyślałem, że jeżeli mam z kimkolwiek pisać, to akurat ona jest taką osobą, z którą mogę, bo wiem, że ani się nie będzie jakoś kreowała, ani to nie będzie nudna rozmowa, to znaczy może ona jest nudna potem jak się czyta, ale mnie nie nudziła na pewno. Ja wiedziałem, że ja się przy takich rozmowach z Marysią nie będę nudził. No i powiedziałem, że proszę bardzo, że z Marią Czubaszek chętnie. I pan z wydawnictwa tak sprytnie zrobił, że potem zadzwonił do Marysi i powiedział, że pan Andrus chciałby z panią napisać książkę. No, powiedział też, że Marysia się na to zgodzi. No i zaczęliśmy to robić, po czym to się szybko okazało, że to nie będzie łatwa rzecz, bo Marysia nienawidzi wspomnień. To znaczy, jak ja ją o cokolwiek pytałem z przeszłości, to ona, jak miała dobry dzień, no to coś tam odpowiedziała, ale najczęściej mnie zbywała. Potem zaczęła kombinować, żebyśmy w ogóle nie rozmawiali, tylko żebym coś zjadł, żebym się napił czegoś. No oczywiście nie swoimi potrawami mnie karmiła, bo to wiadomo było, żebym nie przeżył tej książki, ale zamawiała w hinduskiej restauracji jakieś tam danie specjalne, z czego się Karolak najbardziej cieszył, bo on też się podżywił przy mnie. Zresztą nawet podobno, tak mi Marysia powiedziała, że jak już skończyliśmy pisać tę książkę, to Wojtek tak kiedyś ze smutkiem powiedział, a to Artur już nie będzie przychodził. I ona myślała, że on tak za mną tęskni, a on za jedzeniem po prostu troszkę zatęskni. No i zaczęliśmy to pisać i to doszło do tego, ta książka nie ma jakiegoś logicznego końca tak naprawdę, bo ja już wiedziałem, że zbliża się taki moment, że ja jeszcze 2-3 razy się z nią spotkam, żeby porozmawiać i ona mnie znienawidzi po prostu. Także wiedziałem, że to trzeba już zbliżać się do końca, zebrałem te materiały, które były i one się tak ukazały w tej pierwszej części Każdy szczyt ma swój Czubaszek, a jakiś czas później napisaliśmy drugą część, gdzie Wojtek Karolak już jest właściwie główną postacią tej drugiej książki Boks na ptaku, czyli Każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak. Ale to bardzo, bardzo ja to sobie miło wspominam, bo to były takie rozmowy, o których my byśmy nie toczyli w prywatnych takich sytuacjach, bo ja nie miałbym powodu, żeby Marysię pytać na przykład, nie wiem, o jej wspomnienia z czasów wojny, czy o rodziców, o rodzinę, o tamte czasy jej takiego towarzyskiego życia w czasach studenckich czy postudenckich, no bo to jak to tak prywatnie ją zapytać, Marysiu, a co ty pamiętasz z czasów wojny, prawda? A książka dawała zawsze taką możliwość i takie upoważnienie do tego, żeby takie pytania zadawać. Potem oczywiście myślałem, że jak my to napiszemy, to ona siądzie, przeczyta, naniesie poprawki. Nie zajrzała w ogóle do tej książki. I do dzisiaj się szczyci tym, że nie przeczytała tej książki i nie wie, co tam jest. Także ona twierdzi, że ja mogłem tam różne głupoty nawypisywać, a ja twierdzę, że ona mi mogła różnych głupot naopowiadać, bo to też jest tak. O czym się przekonałem błyskawicznie, bo jak była już pierwsza promocja tej książki w Trójce, Marysia coś zaczęła opowiadać, wywołany jakiś temat i nagle Marysia mówi coś takiego w radiu, że myśmy mieli takie głupie jakieś dowcipy czasami, no na przykład Stefan Friedman, jak mu się urodził syn i przyszedł do niego Jonasz Kofta, to taki żarcik wykombinował, że temu świeżo narodzonemu synowi domalował wąsy, o taki żarcik. I ja sobie myślę, no to pięknie, bo opowiedziała anegdotkę, którą opowiedziała też w książce i ja mówię, Marysiu, a czy ty wiesz, że tę samą historię opowiedziałaś w książce, tylko opowiadałaś, że to się Jonaszowi urodził syn i że to Friedman do niego przyszedł. Na co Marysia oczywiście mówi, a jakie to ma znaczenie? To ważne, że ktoś komuś wąsy domalował tak naprawdę. I to jest jej poczucie dokumentu tak naprawdę. Także bardzo proszę, żeby na podstawie tej książki prac magisterskich o życiu Marii Czubaszek raczej nie pisać, bo to trzeba by było mocno zweryfikować jeszcze. Prywatnie jest też taka dowcipna, mimochodem. Ona jest kosmitką w ogóle. Ja uważam, że to mnie się zdarzyło, że nie każdy zna kosmity osobiście, a ja znam.
Marysia jest rzeczywiście nie z tego świata, ona tego świata nie do końca, ona gdzieś stoi tak troszkę obok i te takie historie czasem mogą wyglądać na jej wymysł taki, że ona sobie wymyśliła, że tak zażartuje, ale ona naprawdę, ona tak to normalnie odbiera. Ta słynna historia, jak ona wróciła z zakupów i pyta Wojtka, czy nie ma 17 zł, bo jej zabrakło 17 zł tam do jakichś zakupów, na co on jej odpowiada, nie Marysiu, nie mam takiego banknotu. I tutaj zapadła taka cisza, po której ona pyta, śmiertelnie, poważnie pyta, a to jest taki banknot 17 zł. Na co Karolak, oczywiście płynąc, mówi, oczywiście, a co ty nie widziałaś? On mówi, no to wiesz co Wojtek, to jak będziesz miała następnym razem, to zostaw mi, bo ja jeszcze nie widziałam banknotu 17 zł. Ale jakby się tak zastanowić nad tym, proszę Państwa, to ona ma rację. Bo tylko jej wpadnie do głowy pytanie, dlaczego nie ma banknotów 17 zł. No to myśmy się umówili, że mają być 10, 20, a 17 tak samo mogłoby być. Dlaczego nie mogłoby się? To tylko Marysia zadaje takie pytanie. No jest to, bardzo to jest specyficzne życie. Nie wiem, teraz się zastanawiam, czy, bo Państwo mi powiedzieliście wcześniej, że w plenerze było spotkanie z nią. Tak, przed budynkiem tutaj, przed. Ale czy to tu ją komary cięły? Tak. Tak? A to może i tak. Tak? Bo ona, pamiętam, że po jakimś spotkaniu opowiadała mi, że właśnie miała spotkanie w plenerze i mówiła, słuchaj, strasznie komary cięły, ale to strasznie komary cięły i ktoś mi poradził tam z tych państwa, że jak się posmaruje czymś waniliowym, to odstrasza podobno komary. I wiesz, że ja miałam taki balsam waniliowy, cała się wysmarowała i się pszczoły zaczęły zlatywać. To jest właśnie ona, że odpędzi komary, ale pszczoły się zaczną nie zlatywać. Nie, to nie u nas. Ona się niczym nie smarowała. A skąd pani wie? Może się tak posmarowała, że nie było po niej. Pan Artur też bywał aktorem. Proszę nam opowiedzieć o karierze aktorskiej. Na szczęście nie będzie dużo opowiadania o karierze aktorskiej. I to też była taka kariera, która pozwoliła mi zrozumieć, że to jest zupełnie inne rzemiosło. Ja się nie mam co tu pchać, bo ja tego nie umiem tak naprawdę. Ja mam kilka takich doświadczeń, to znaczy graliśmy w paru odcinkach takiego serialu z Andrzejem Poniedzielskim. Graliśmy portierów w takim serialu telewizyjnym. Pomysł był taki, w ogóle dlatego się na to zgodziliśmy, że my byliśmy troszkę oddzielnym bytem, to znaczy my nie byliśmy ujmowani w scenariuszu, akcja się działa w telewizji, tam jakaś redakcja telewizyjna, a dwóch portierów sobie siedzi tam i swoje życie prowadzą, gadają sobie tam o czymś tam, raz na jakiś czas ta kamera zaglądała do tych portierów. Ja niedawno na to trafiłem, zobaczyłem to, bo to kilkanaście lat temu było. Niedawno na to trafiłem i sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest głupie, to co my tam opowiadamy, bo to były takie bzdury, myśmy się nie trzymali żadnego wątku, żadnego tematu. Pamiętam, akurat zobaczyłem taki odcinek, w którym zazwyczaj siedzimy, jakieś gazety czytamy, jeden mówi swoje, drugi mówi swoje, nie przejmują się tym, co kto mówi. I pamiętam, taki dialog między nami był, że ja oglądam jakąś gazetę i patrząc w tę gazetę pytam Andrzeja, a ty widziałeś kiedyś Edytę Górniak na żywo? A co on odpowiada? Nie, ale Gomułkę widziałem. Ja mówię, a co ona śpiewała? Na co Andrzej odpowiada? Nie pamiętam, ale dużo ludzi słuchało. To tego typu dialogi były kompletnie od czapy. I raz pamiętam, reżyser postanowił, że tak troszkę nas jednak włączy w akcję tego serialu. I wymyślił taką mikroscenkę, że tam jakiś dziennikarz, jeden z bohaterów tego serialu podchodzi do nas po jakiś klucz, tam coś, dwa zdania z nami zamienia i potem odchodzi. I myśmy mieli, ostatnie ujęcie było takie, że jak on odchodzi, to my mamy patrzeć za nim, jak on odchodzi po schodach. Jakie to jest trudne, słuchajcie. Jak trudno jest udawać, że człowieka interesuje coś, że ktoś idzie po schodach. No ja nie potrafię tego zagrać. I 7 czy 8 razy to próbowaliśmy nagrać, po 7 razie reżyser powiedział, no, albo wcześniej mówi, panowie, no ale weźcie wy zagrajcie, że patrzycie za nim, jak on odchodzi, bo na razie to gracie, że chcecie uciec z tej portierki. I po 7 razie powiedział, dobra, mamy to. Andrzej się tak do mnie pochylił i mówi, no i od teraz możesz nam nie mówić De Niro. Także przeszedł chrzest aktorski. A druga rzecz, to ja przeszedłem taki chrzest, w serialu Niania, kiedyś tam zawsze były takie postacie z nie wiadomo skąd. Taka, pojawiała się jakaś postać, ktoś znany, jakiś epizodzik mały i mnie zaproszono
wymyślili mi taką rolę, że ja będę policjantem, który przyjmuje telefon od niani, która się zgubiła w lesie. Ona dzwoni na policję, żeby wysłać po nią śmigłowiec, bo ona jedzie na swój ślub, zgubiła się w lesie i żeby policja ją ratowała. No i ja przyszedłem, dali mi ten mundurek, ja wchodzę na plan i pan reżyser się ze mną wita i ja mówię, proszę pana, tylko ja muszę panu powiedzieć, że ja mogę zagrać co najwyżej samego siebie, także niech pan nie liczy na to, że ja tu coś wielkiego ugram. No dobra, dobra, przecież znam człowieka, widziałem inteligentny człowiek, to spokojnie, no ja myślę, to zaraz sprawdzimy. No i reżyser mi mówi, proszę pana, to robimy to tak, że jak telefon zadzwoni, to pan podnosi słuchawkę, mówi pan te pierwsze trzy zdania z tej kwestii, po czym odkłada pan słuchawkę, tylko musi pan ją odłożyć po prawej stronie aparatu, bo ja mam tu stąd takie ujęcie, i przed biurkiem idzie pan do tamtego stolika, tam jest czajnik, z którego pan nalewa wodę do kubka, z tym, że musi pan wodę lewą ręką. Ja się już na etapie odkładania słuchawki pogubiłem w tym, co on mi mówi. I rzeczywiście, za każdym razem, nie z tej strony słuchawka, nie z tej strony przeszedłem, coś, czajnik źle. I po szóstym czy siódmym razie słyszę, jak reżyser mówi do ekipy, dobrze, słuchajcie, nie będziemy tego robić wbrew panu Andrusowi. Zagramy to tak, że pan siedzi i pan struga ołówek. I rzeczywiście w kategorii struganie ołówka to jest Oscar. Siedzę, strugam ołówek i mówię te swoje pięć zdań tak naprawdę. Także no naprawdę to jest kompletnie poza mną. Ja nie jestem w stanie nic zagrać, bo to od razu widać, że chcę uciekać. A teraz troszkę inne pytanie. Czy interesuje się pan polityką? Tak jak wydaje mi się, każdy się interesuje, to znaczy ja się interesuję na tyle, żebym wiedział, na kogo chcę zagłosować na przykład i mieć jakieś poglądy polityczne, bo uważam, że każdy powinien mieć, że to no w końcu polityka ma wpływ na nasze życie. Jak ktoś mówi, że kompletnie go polityka nie interesuje, to coś tu też jest nie w porządku, no bo właśnie no, troszkę mamy na to wpływ, kto nami rządzi i co się dzieje. Natomiast staram się, żeby ona za daleko nie wchodziła mi w moje prywatne życie, to znaczy, żeby mi nie u znajomych nie dzieliła na tych z platformy, tych z PiS-u, bo to już jest tak, że ludzie się na imieninach dzielą, że ci z PiS-u z tymi z platformy nie będą pili wódki. A dlaczego? Każdy z każdym powinien być. I to już moim zdaniem polityka za daleko weszła w prywatne życie, natomiast jest częścią naszego życia, no i trzeba się nią jakoś tam interesować. Gdyby był pan politykiem i mógł coś zmienić, co to by było? To przede wszystkim przestałbym być politykiem od razu. Nie, ja dlatego się też nie pcham do polityki. Ja nie mam takiego zdania o polityce, to czasami się tak mówi, że ci wszyscy politycy to są beznadziejni, że to banda złodziei i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja uważam, że tam są różni ludzie jak wszędzie. To znaczy są i tacy, którzy rzeczywiście traktują to jako swoje powołanie i jako misję, bez względu na stronę polityczną, którą reprezentują, bo ja oczywiście nie znam osobiście żadnego polityka, to znaczy nie znam osobiście nikogo na zasadzie towarzyskiej takiej, żebym się z nim spotykał, ale jak ich obserwuję, to ja sobie podejrzewam, że w każdej partii tak naprawdę znalazłbym sobie parę osób, z którymi bym mógł rozmawiać, mógłbym się spotykać i to bez względu na ich poglądy polityczne. Także ja też nie pcham się do polityki, dlatego że wiem, że to jest troszkę zadanie, które mnie by przerosło na pewno. Ja bym nie potrafił podejmować strategicznych decyzji, wyznaczać jakichś planów na przyszłość. Ja sobie nie potrafię zaplanować, co mam narodowi planować dopiero, prawda? Także dlatego ja się w tę politykę nie pcham. Ja mam oczywiście świadomość tego, że pewnie jakaś część publiczności mnie jakoś politycznie kojarzy ze względu na moje występy w szkle kontaktowym. No to niektórzy nawet uważają, że ja się zajmuję polityką i ja czasami miewam takie telefony, że dzwoni ktoś z telewizji, że chcielibyśmy, żeby pan skomentował decyzję Silvio Berlusconiego. Tam ja mówię, na Boga, ja nie wiem, co on zrobił i czy to jest mądra decyzja, czy nie. Ja mogę to skomentować na zasadzie tak, jak u cioci na imieninach, bo na takiej zasadzie komentuję to w szkle. I tak jak mówię, styku takiego towarzyskiego z polityką, no poza paroma jakimiś takimi sytuacjami, gdzie, nie wiem, raz pamiętam, wychodziłem z Trójki, to już ładnych parę lat temu, i słyszę, że wsiadam do samochodu i słyszę, że ktoś tam krzyczy za mną, halo, halo, proszę pana, i odwracam się, patrzę, poseł Kurski,
który wtedy był, nie wiem, nazywany bulterierem PiSu czy jakoś tak, i mówi, proszę pana, muszę panu powiedzieć, że ja to pana uwielbiam, a moja żona pana kocha po prostu. I ja sobie myślę, no to fajne, tylko to trzeba jakoś zareagować, bo to jest deklaracja polityczna. I mówię, wie pan, to strasznie się cieszę, proszę pozdrowić żonę ode mnie, ale muszę panu powiedzieć, że Bronisław Komorowski mówi mi to samo. To sobie oczywiście zmusiłem, bo mi nie mówił tego, ale chciałem się jakoś bronić. Także to nie mam takich skutek. Chyba że zawodowe, no na takiej zasadzie to rzeczywiście, to z Andrzejem Poniedzielskim prowadziliśmy kiedyś taki koncert w Teatrze Polskim w Warszawie. Jubileusz samorządności i tam była jakaś taka część oficjalna bardzo, gdzie władze tam występowały, mówiły i tak dalej. I był pan prezydent Komorowski, już był prezydentem, była pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc, oni przemawiali najpierw, a potem się zaczynała część artystyczna, którą my z Andrzejem prowadziliśmy. No i oczywiście jak jest prezydent, to oczywiście Biuro Ochrony Rządu, tam pilnują tego wszystkiego, żeby ktoś nie... My tam stoimy pod ścianą, przyciśnięci gdzieś tak już... Wiedzieliśmy, że to się za chwilę kończy, także musieliśmy wyjść przy wyjściu na scenę, ale stoi kordon Biura Ochrony Rządu, żeby tam, broń Boże. No i wyszedł akurat pan prezydent Komorowski po swoim przemówieniu, zszedł, stanął, przywitał się z nami, powiedział, dzień dobry, zażartował prezydent, dzień dobry, zażartowaliśmy my. No i tak jak sobie stoimy, no tak, no niecodziennie się stoi z prezydentem kraju w odległości 2 metrów, no i tak nie wiadomo, o czym tu rozmawiać, bo sobie będziemy pytać, co tam panie w polityce, prawda? Długie pytanie. No i tak jakoś po chwili takiej ciszy niezręcznej, ja pomyślałem, nie no, to trzeba coś, bo to tak nie będziemy stać głupio. Jak po niezręcznej takiej chwili ciszy ja powiedziałem, no co panie prezydencie, pan już po przemówieniu? A on mówi, no tak, ja już przemawiałem. No i co, śmiali się? A pan prezydent mówi, a co, a to mieli się śmiać? Ja mówię, wie pan, jak ja wychodzę i się nie śmieją, to uważam, że się nie udało. I w tym momencie schodzi akurat pani Gronkiewicz-Walc, schodzi też w kulisy i pan prezydent Komorowski do pani Gronkiewicz-Walc mówi, Haniu, panowie tutaj mówią, że jak przemawiamy, to się powinni śmiać. Na co pani Gronkiewicz mówi, ale zaraz, my chyba w czym innym robimy. I tu czyhał Poniedzielski, który w tym samym. To jedyne spotkanie na szczycie moje, tak już, tak, gdzieś w takich rejonach. A poza tym to nie. Stronie od polityki też w sensie takim towarzyskim, bo ja wiem, że to jest zaraz postrzegane. To jest zresztą przeciwne i ja myślę, że to się kiedyś zmieni, no ale to jeszcze lat nam potrzeba. Przecież w Ameryce też jest taki zwyczaj, że gwiazdy rocka występują na konwencji jednej partii albo drugiej partii i kończą się wybory. I to nie jest tak, że w związku z tym ci, którzy występowali na konwencji demokratów, to ich fani, którzy są za republikanami, już nie pójdą w życiu na ich koncert. A my się jakoś mamy taką tendencję do szybkiego obrażania, nawet na deklaracje polityczne. Niepotrzebnie. Raz śpiewając piosenkę o tym, że życie jest dziwne, ech. Tam jest taki fragment na początku. Podczas pobytu w Chówcu Grodno zastęp harcerzy z Chówca Lesko wytropił żółtą łódź podwodną i przemalował ją na niebiesko. A w drugiej zwrotce jest takie, wyrosły na niej łopian i mech, życie jest dziwne, ech. W środku znaleźli stół stalowy i 7 pryczy niewygodnych. To taki zestaw standardowy niektórych typów łodzi podwodnych. I słucham, co ja śpiewam kiedyś. Bo to jest najlepsze zjawisko, że człowiek dopiero słyszy, co śpiewa. W środku znaleźli stół stalowy. Jest mi potrzebne, żeby było na standardowych. A ja słucham, w środku znaleźli stół drewniany. Żeby myślę, na jaki rym ja tam wyląduję. Ale organizm czasem się ratuje. Ja słucham dalej, co śpiewam, a ja śpiewam. W środku znaleźli stół drewniany i 7 pryczy niewygodnych. To taki zestaw wymieniany w niektórych typach łodzi podwodnych. Także trzeba się było jakoś uratować z tej sobie. A nie dalej jak wczoraj występowałem i po długiej przerwie koledzy mnie namówili, żebyśmy na bis zaśpiewali Klamki i Pacyfki. To już jest tam jest taka zawiłość w tych... I jak ja wszedłem w refren i śpiewam, czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina, najważniejsza jest rodzina. I tu nie wiem, co jest dalej. I czyś ty skinheadki mąż, czyś ty pankówny brat, najważniejszy cały świat. I już trzeba było iść jakimś rymem gdziekolwiek, żeby tylko dojść w miarę do końca. Ale to są małe przeżycia, ale
Ja widziałem kiedyś w telewizji występ naprawdę znanego aktora, któremu albo ktoś źle przepisał, albo sam coś jakoś się źle nauczył, albo śpiewał piosenkę Jeremiego Przybory. To jest ten taki dwugłos, jest o Romeo, czy jesteś na dole, o Romeo, słuchaj. Tak, i to jest, najpierw ona śpiewa, a jest potem odpowiedź, o Julietto, czy jesteś na górze, o Julietto, twarzyczko w lazurze, i tam taka piękna, liryczna sytuacja. Ja słucham, co on śpiewa, a on śpiewa, o Julietto, czy jesteś na górze, o Julietto, twarzyczko w glazurze. Drobna różnica pomiędzy lazurem a glazurą, ale każdemu się może przydarzyć. Tak samo pamiętam, to była opowieść Agnieszki Osieckiej, ona to wspominała, nie wiem, czy to dokładnie zacytuję, ale piękne. Jeden z naszych takich operetkowych gwiazdorów z lat 60. przywiózł kiedyś do Polski z Włoch cały taki zestaw szlagierów włoskich i rozdał to różnym autorom tekstów, płacąc tam po kilkaset złotych za polskie teksty. I Agnieszka Osiecka przetłumaczyła taką piosenkę O mezzanotte. I tam ona zostawiła ten fragment włoski i tam u niej się to rozgrywało jakoś tak: o mezzanotte, wybiła północ, a ja tu czekam wciąż na ciebie, moja miła, i coś tam się jakoś rozgrywało. Jest premiera tego w kongresowej recitalu tego, czyli kameralne warunki, mała salka, sala kongresowa w Warszawie, recitalu tego piosenkarza, i on to śpiewa. I zamiast o mezzanotte, wybiła północ, a ja tu czekam wciąż na ciebie, moja miła, publiczność słyszy coś takiego. Wybiła północ, godzina szósta. I tu już nie ma. Nikt nie wytłumaczy tego, co się stało. Wybiła północ, godzina szósta, to już jest wyższa szkoła jazdy. Ale on podobno z tego wybrnął, ponieważ orkiestra się chwilę przytrzymała, tak mu dała jeden takt, bo widzieli, że on musi z tego jakoś uciec, a nie wyjdzie na rym, bo jak, i zaśpiewał, i to wyszło, zdaje się, tak, że wybiła północ, godzina szósta. Gdzie twoje drzwi, gdzie twoje brwi, gdzie twoje usta? Czy to jest? To moim zdaniem to są lepsze wersje czasami nawet, bo to człowiek by tak normalnie, bez rozpaczy, by na to nie wpadł. Ale jak wpadnie w rozpacz, to doniesie. Na zakończenie wylosowane zostały dwie książki Artura Andrusa. Ponadto osoby obecne na spotkaniu miały szansę zdobyć autograf artysty oraz wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.